11 sezon Chorzowskiego Teatru Ogrodowego to, podobnie jak w ubiegłym roku, 3 sceny. Chorzowskie Centrum Kultury, Sztygarka, macierzysta scena Chorzowskiego Teatru Ogrodowego, czyli magazyn ciekłego powietrza i scena tam ustawiona, i tereny Skansenu, czyli Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Drugi raz inauguracja u nas na naszej scenie to koncert Piotra Machalicy i zespołu muzycznego w takim fajnym tytule, Mój ulubiony młynarski, na dwie gitary, trąbkę i akordeonik. I tutaj mamy gwarancję, że będzie klimatycznie, teatralnie. Pan Piotr Machalica ma taki głos, że zniewala, myślę, wszystkich, którzy go słuchają. Natomiast 21. monodram mistrzowski Grażyny Bułki, Mianują Miechanka. Spektakl wielokrotnie nagradzany, między innymi Złotą Maską. Bardzo nam zależy na ścisłej współpracy z miastem Chorzów. Nie tylko dlatego, że w Chorzowie to się odbywa, ale także dlatego, że bilety nie miałyby takich cen, gdyby właśnie nie wkład Chorzowa, który daje 2/3 budżetu. Staramy się również tak opracować budżet i przygotować budżet, żeby bilety utrzymać na poziomie zachęcającym do tego, aby w okresie wakacyjnym przyjść na spektakl teatralny i zaprosić również te osoby, które w ciągu roku rzadziej korzystają z oferty kulturalnej. Spektakle u nas to zawsze to są kameralne spektakle komediowe, które polegają na tym, że aktor, przede wszystkim aktorzy tworzą przedstawienie i to często w kontakcie z widzem, czy tym naturalnym, teatralnym, czyli że jesteśmy w jednej przestrzeni i emocje przepływają, czy wręcz w jakiejś interakcji. Ale przede wszystkim właśnie chodzi o emocje, które teatr kameralny nam daje i dzięki czemu jest on niezastąpiony w świecie nowych mediów i nie do podrobienia. No właśnie, bo...